Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w środę 2 listopada z Łodzi, z parafii ewangelickiej, z samego centrum dużego miasta. Witam Was słowami haseł biblijnych, które na ten dzisiejszy dzień są wybrane. Pierwszy fragment z Księgi Hioba, z 3 rozdziału, wiersz 20 i 21. Dlaczego jest dane światło nędzarzowi, a życie tym, którzy są do głębi zgorzkniali? Tym, którzy wyglądają śmierci, a nie przychodzi. A w liście do Hebrajczyków, w 2 rozdziale, 8 wiersz, czytamy: teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Listopad to taki miesiąc, w którym konfrontowani jesteśmy w szczególny sposób z przemijaniem. Ta tematyka jest bardzo obecna przez cały ten miesiąc, bo rozpoczyna się on 1 listopada. Na końcu listopada mamy niedzielę wieczności, a więc ten temat przemijania spraw ostatecznych będzie bardzo mocno widoczny każdego dnia. Do tego szybko zapadające wieczory po zmianie czasu, do tego opadające liście, no taka też jest nazwa tego miesiąca, listopad, liście opadają. A więc to wszystko przypomina nam o tym, że przemijamy i dla wielu jest to trudny temat. Dla wielu jest to trudne, by pogodzić się z własną skończonością czy ze skończonością tych, którzy od nas odchodzą, a którzy dla nas wiele znaczyli. Taka też była historia Hioba. Ten pierwszy fragment, który dzisiaj rozważamy, Hiob spotyka się ze swoimi przyjaciółmi i narzeka: po co się urodziłem? Po co matka wydała mnie na świat? Po co to wszystko? Dlaczego muszę to wszystko znosić? Dlaczego słońce świeci nade mną? Przecież ja chcę żyć w ciemności. To były jego pierwsze myśli po tych trudnych doświadczeniach, które go spotkały. Ale dobrze wiemy, że każda ciemność ustępuje światłu, że nie ma fizycznej ciemności. Ciemność to po prostu brak światła. Wystarczy mała zapałka, mała świeczka, jakikolwiek promyk światła, który rozprasza ciemność. I tego też w naszym życiu potrzebujemy i o tym też mówi ten drugi tekst z listu do Hebrajczyków. Nie wszystko rozumiemy, ale na tym polega wiara, że mamy ufność, że chcemy tą naszą rzeczywistość powierzyć Panu Bogu i wierząc, że każdy kolejny krok będzie przez Niego błogosławiony, wtedy na pewno z każdej ciemności, z każdego trudnego doświadczenia z Bożą pomocą możemy wyjść w stronę światła, w stronę zwycięstwa, w stronę tego, co jest mocniejsze niż śmierć, a tym jest życie. Dlatego życzę nam wszystkim, byśmy tej nadziei, nadziei, która sięga nieba, nadziei, która mówi o życiu, mocno się trzymali, abyśmy w naszych doświadczeniach, w tym wszystkim, co nas w życiu spotyka, ufali, wierzyli i żyli na co dzień miłością. Dobrego, błogosławionego dnia.